Norymberga, licząca ponad 510 tysięcy mieszkańców, jest po Monachium drugim co do wielkości miastem w Bawarii. Na początek hala kongresowa, znaczący przykład architektury narodowego socjalizmu. Budowa, rozpoczęta w 1935 roku, nie została ukończona. Romańsko-gotycki, ewangelicki kościół świętego Sebalda, pustelnika i misjonarza z VIII wieku, który jest patronem Norymbergi. Metryka kościoła sięga XII wieku. Witraże były malowane w pracowni Dürera. Drewniany krucyfiks, wykonany w 1520 roku przez Wita Stwosza. Wykonał on także boczne figury Marii i Jana Ewangelisty. Nagrobek świętego Sebalda ukończony w 1507 roku. Poszczególne elementy zostały wykonane techniką odlewu. Umieszczono w nim pozłacany skrzyniowy relikwiarz świętego. Podczas alianckich nalotów na Norymbergę kościół uległ znacznym zniszczeniom. Po odbudowie dokonano jego ponownej konsekracji w 1957 roku. Ołtarz świętego Piotra. Przy rynku staromiejskim wznosi się renesansowy ratusz. Na głównym rynku miejskim jest kościół Najświętszej Marii Panny, ukończony w 1362 roku. Wejście do reprezentacyjnej kruchty. Nad nią znajduje się balkon otaczający kaplicę cesarską pod wezwaniem świętego Michała. Ołtarz główny, zwany ołtarzem Tucherów, z 1445 roku. Epitafium Rebeka i epitafium Pergenstorfera, wykonane przez Adama Krafta. Szpital Świętego Ducha, ukończony w 1339 roku. Powstał jako obiekt mogący pomieścić maksymalnie 200 pacjentów. Most mięsny na rzece Pegnitz z końca XVI wieku. Fontanna Narrenschiff z 1987 roku, odlana z brązu. Zwieńczony dwiema 80-metrowymi wieżami średniowieczny kościół świętego Wawrzyńca z XIV wieku. Długość kościoła wynosi 91 metrów, a nawa główna ma 24 metry wysokości. Pozdrowienie anielskie, jedno z czołowych dzieł Wita Stwosza z 1517 roku, przedstawia figurę Marii i Archanioła Gabriela, tworząc scenę zwiastowania. Ołtarz świętej Katarzyny z końca XV wieku. Sakramentarium w formie wysmukłej wieży o wysokości 20 metrów zostało wykonane przez Adama Krafta w końcu XV wieku. Fontanna Cnoty z Boginią Sprawiedliwości na szczycie. Dom Albrechta Dürera, renesansowego artysty z XVI wieku.
Zamek z połowy XI wieku został uszkodzony w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowany.